Dzień dobry, witajcie wszyscy fani skoków nartowych i pleśniaka na patelni. Flacha numer 12, tak na szybko przed pierwszym konkursem Igrzysk Olimpijskich, tak żeby mieć z wami jeszcze kontakt. A dzisiaj powiem wam o turnieju Willingen 5, czyli nowej imprezie, w której już zapisaliśmy się złotymi zgłoskami, o występie naszych na Mistrzostwach Świata Juniorów, o pucharze UHB i jego wynikach oraz przeanalizujemy sobie treningi na olimpijskiej skoczni w Pyeongchang. Zapraszam serdecznie. Niedawno zadałem wam pytanie na naszym fanpage'u Flaszki na Morgensterna, na której was serdecznie zapraszam. Jakie obstawiacie podium na średniej skoczni na Igrzyskach Olimpijskich w Pyeongchang? Zauważyłem, że powtarzają się z reguły dwa nazwiska, Stoch i Wellinger. Szczerze mówiąc, ja bym się cieszył bardzo, gdyby Kamil Stoch zdobył chociażby nawet i srebrny medal i przegrał nawet z Andym Wellingerem. Mnie by to nie przeszkadzało, ja już jestem zadowolony, jako kibic polskich skoków już jestem spełniony ostatnimi igrzyskami w Soczi, więc będę cieszył się z każdego medalu. Wielu z was głosowało również jeszcze na Roberta Johanssona, ale ten wybór odpuśćmy sobie, błagam. Różowa dupa, złaś! Ja nie jestem różowa dupa. A co ty jesteś? Włodzimierz Szaranowicz. To zaśpiewaj. W 1984 roku na Igrzyskach Olimpijskich, pamiętam, w Sarajewie byłem jedynym reporterem, który podszedł do przegranego Ulagi. To była klęska. Ludzie odeszli. Kilkanaście tysięcy ludzi po nieudanym skoku Ulagi opuściło skocznię. W zeszły weekend odbyła się nowa impreza, która już przeszła do historii polskich skoków narciarskich. Willingen 5, bo tak się o nas wie, jest nowym tworem, który w obecnym sezonie zadebiutował w kalendarzu Pucharu Świata. Cała impreza miała parę szczególnych zasad, nie będę wam ich jakoś dokładnie opisywać. Powstał już o tym film, do którego link znajdziecie w opisie. W skrócie, odbywają się jedne kwalifikacje na oba konkursowe dni. Zwycięża zawodnik z najwyższą łączną notą za 5 skoków. Dziewiczą edycję zgarnął Kamil Stoch, wyprzedzając dwójkę jakże przystojnych i mężnych Norwegów, Johanna Andre Forfanga i Daniela Andre Tande. Bardzo dobrze zaprezentowała się reszta naszej ekipy. W sobotę na podium stanął Kubacki, w niedzielę mieliśmy 4 Polaków w dziesiątce. Są powody do dumy? Jeszcze jak? Mam tylko nadzieję, że to wszystko przełoży się na dobry wynik w Korei i wszyscy będziemy mieli się z czego cieszyć. Nasza młodzież nie za bardzo się popisała na Mistrzostwach Świata w szwajcarskim Kandersztagu. Po 4. miejscu Tomka Pilcha mogliśmy jeszcze po cichu liczyć na medal w drużynówce. Nie wiem skąd wziąłem w poprzednim odcinku tą dużą skocznię, coś mi musiało paść na dekiel, zresztą już nie po raz pierwszy. Nasi panowie zajęli 5. miejsce w drużynowym konkursie, panie były 9., a konkurs mixlów zakończyliśmy na pozycji numer 8. Nasza kadra musiała obejść się smakiem, ale za rok możemy im wszystkim nakopać do dup. Nasi panowie przenoszą się teraz do zawodów rangi FIS Cup w Rasztubel, gdzie mam nadzieję, że odbiją sobie niepowodzenia z Kandersztagu. Gdy w Niemczech rozdziewiczano nową imprezę, w dalekiej Japonii odbył się malutki puchar UHB zorganizowany w Sapporo przez jedną z tamtejszych stacji telewizyjnych. Największą gwiazdą zmagań był 4-krotny mistrz olimpijski Simon Amman, który postanowił odpuścić Willingen i w Japonii pokonać trudy zmiany czasu. Szwajcar zajął dopiero 6. miejsce. W zawodach zwyciężyli bracia Kobayashi, Junshiro przed Ryoyu. 3. lokatę zajął Daiki Ito. W zawodach również brali udział Rosjanie, ale nie odegrali też szczególnych ról. Najwyżej był Ewgenij Klimow, który został ostatecznie sklasyfikowany na 4. pozycji. Jesteśmy już po treningach i kwalifikacjach na olimpijskich obiektach w koreańskim Pyeongchangu. Cieszyć może niezwykle równa forma Maćka Kota i Stefana Huli, kapitalna forma Dawida Kubackiego i Kamila Stocha. Martwić może dosyć równo skaczący Manuel Fettner oraz dobrze skaczący Karl Geiger, Markus Eisenbichler, jak i również Stefan Laje. Widać, że odrobił lekcję z Oberstdorfu i już nie będzie nam pomagać w zdobyciu medalu olimpijskiego. Czwartkowe treningi zgarnął Stiernen, który wygrał wszystkie 3 serie treningowe. Za tą kwalifikację wygrał Andreas Wellinger przed Kamilem Stochem i Dawidem Kubackim. Ja jednak sądzę, że nie ma się co oglądać na innych i to my sami bez niczyjej pomocy powinniśmy zdobyć ten medal. Jak nie Kamil Stoch, to Dawid Kubacki. Ale co ja tam wiem? Przecież dobrze wiecie, że... Mądrego to aż miło posłuchać, wie pan. W
Filip Wiśniewski, cześć wszystkim. Zostałem poproszony o dokonanie analizy podsumowania treningów i kwalifikacji do konkursu na skoczni normalnej na Igrzyskach Olimpijskich w Pjongczangu. Już oczywiście to czynię, już zabieram się za nagrywanie, za gadanie. Po pierwsze, przestrzegałbym przed wyciąganiem jakichkolwiek bardziej pochopnych wniosków po wynikach treningowych, na podstawie wyników treningowych, a także nawet kwalifikacji. Dlatego, że treningi i kwalifikacje to jedno, konkurs to drugie, wiadomo, ale przede wszystkim Igrzyska Olimpijskie to są zawody absolutnie już najwyższej rangi. No wyższej nie ma. Przynajmniej dla skoczków narciarskich. W piłce nożnej jest inaczej, tam mundial jest najważniejszy, ale to taka dygresja, nieważne. W każdym razie stres, który towarzyszy zawodnikom, oni się do tego nie przyznają, ale stres, który towarzyszy zawodnikom, jestem przekonany, jest 100, 150, 200 razy większy niż przy okazji zawodów, powiedzmy to, zwykłych, takich jak w Willingen, takich jak w Zakopanem. To jest walka o medale, to jest walka o przejście do historii dyscypliny, do historii w ogóle sportu, bo każdy medalista olimpijski na stałe zapisuje się w kronikach, w annałach sportu. To po pierwsze. Po drugie, możemy powiedzieć z całą pewnością o naszych zawodnikach, że niezależnie jakie pozycje oni zajmą w konkursie, jak się spiszą, czy pokażą swoje najlepsze skoki, to nic nie stracili z formy, którą już mieli w Willingen. I to jest wielka wartość, dlatego że to pokazuje dobre przygotowanie do imprezy docelowej. Polacy skaczą cały czas tak samo dobrze, tak samo równo, tak samo regularnie, tak samo pewnie, na tym samym poziomie. Kamil Stoch, no cóż, dalej te próby spóźnia, ale niech je spóźnia teraz, niech je spóźnia w kwalifikacjach. Ważne, żeby nie spóźnił dwa razy w konkursie. I tej punktualności właśnie od Kamila może nie tyle wymagamy, co bardzo sobie jej życzymy. Tyle o Polakach, jeśli chodzi o Norwegów. No to tutaj sytuacja uzależniona jest niesamowicie od wiatru, który niestety na skoczni w Pjongczangu lubi się porządzić. Jeżeli wiatr jest mniejszy, większy, nawet w tym samym kierunku, to różnice w odległościach są zauważalne gołym okiem i to jest wniosek, który można już na 100% wyciągnąć. Ja o tym pisałem zresztą parę dni temu na fanpage'u, że skocznia jest wrażliwa na ruchy powietrza. Jeżeli, w każdym razie wracając do Norwegów, jeżeli Norwegowie będą skakać z wiatrem w plecy, to taka sytuacja była w kwalifikacjach, widzieliśmy co się stało. Stało się tyle, że Norwegów mogliśmy znaleźć w tabeli, ale dopiero w drugiej dziesiątce. Natomiast jeżeli będzie wiatr podnarty, wtedy są to poważni kandydaci do medali. Na przykład Robert Johansson, który bardzo zaskakuje, to dość pociesznie wygląda jak zawodnik uwielbiający loty, typowy mamuciarz, nagle na skoczni normalnej osiąga rezultaty, no może nie niebotyczne, ale na pewno fantastyczne. No i Niemcy, niesamowicie silni, pokazali wielką siłę w kwalifikacjach, w treningach także. Sytuacja była o tyle śmieszna, że trener Werner Schuster, zresztą wszyscy trenerzy mówili, że zdecydują po treningach, kogo wyeliminują z tej piątki, bo może skakać czterech, jeśli chodzi o te zespoły najlepsze, powiedzmy topowe. No tylko najgorszy w treningach to zdaje się był Richard Freitag. Oczywiście Schuster nie jest aż takim świrem, aż takim wariatem. Nie jest nienormalny, żeby Freitaga nie wystawić, bo Freitag już dzisiaj się odblokował, ale ze sportowego punktu widzenia, no, decyzja mogła być dla Stefana Laje krzywdząca. To oczywiście tak pół żartem, pół serio, no nikt sobie nie wyobraża, że wąsa tego Niemca mogłoby zabraknąć na liście kwalifikacji. No i co, jeśli chodzi o naszych głównych rywali, to chyba tyle. Słoweńcy nic wielkiego nie pokazują, Austriacy są w trochę lepszej formie niż w Zakopanem. Natomiast no, Stefan Kraft zdaje się, że znowu zaczyna się trochę męczyć, właściwie on nie przestał się męczyć na skoczni i nie wiem, czy coś z tego będzie. Jeszcze kilka dni temu typowałem go do medalu, w tej chwili mam już pewne wątpliwości. Na razie nie ma co mówić więcej o dyspozycji czy naszych zawodników, czy jakichkolwiek zawodników, bo prawdopodobnie kwestie sprzętowe są mocno ukrywane, mocno niejasne jeszcze, jakieś kombinacje być może są stosowane, może gorsze kombinezony na czas treningów, kwalifikacji, by nieco się zamaskować. Także dopiero w konkursie dowiemy się, kto jaką ma siłę ciosu i komu po ciosie zgaśnie światło, a kto będzie triumfował i być może zgarnie nie jedno, a parę miejsc na podium. Mówię o narodowościach. Zobaczymy. To wszystko dopiero przed nami. Do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie się, na razie.
Dzięki serdeczne za oglądanie, to był już 12 odcinek Flachy, mam nadzieję, że seria wam się podoba, jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie nasz kanał. Wszyscy, którzy jeszcze nie subskrybują naszego kanału, zachęcam serdecznie do zasubskrybowania, pamiętajcie, że to są bardzo wysokie profity, jesteście informowani o tym, że co tydzień na wasze osiedle wjeżdża nowa flacha, możecie z nami poobcować, możecie się z nami pokłócić w komentarzach, jak to ostatnio robicie. Szczerze mówiąc, ja mam nadzieję, że sobotni konkurs wypadnie dla nas świetnie, na średniej skoczni, bo ja już zostałem oczywiście w komentarzach poprawiony, że nie jest to mała skocznia, jest to średnia skocznia. Jednak pamiętajcie, że termin mała skocznia i średnia skocznia można używać naprzemiennie i termin mała skocznia nie został jeszcze wycofany ze statutu FIS-u, więc jak najbardziej ja nie popełniłem błędu, ale ja się nie będę kłócić, to jest wasze zdanie. Dzięki serdeczne za oglądanie. Mam nadzieję, że będziecie trzymać kciuki tak jak i my, tak jak cała redakcja Flaszki dla Morgensterna już w sobotę. Także to była Flacha numer 12. Cześć!